Murgol deck. To jest chyba mój najlepszy deck, tak. Ta będzie moja. Twoja dusza będzie cierpieć. O, o, jaki pojazd. No dobra, hej, witajcie tutaj Nexus, to jest kolejny odcinek i dziś gramy w Hearthstone. Chcę wam dziś pokazać, jak bardzo lamię w tę grę, jako że w sumie fajnie byłoby pokazać wszystko, co tam z tego Blizzarda wychodzi. Więc także Hearthstone tutaj pokażę wam w lidze 22. Jest to drewniany Murloc i wybierzemy sobie chyba tak, te mogą być, dobra, to jest ogólnie Murloc deck, więc pokażę wam, jak się super gra. Przy okazji wykonuję sobie tutaj daily questy, myślałem, żeby coś tam nagrać, może coś tam się po prostu od czasu do czasu z tego Hearthstone'a pojawi, jak ja po prostu lamię. Wybiorę te karty, potofianie jeden. A, dobra, zaczynamy jako drudzy, okej, główny goal tutaj to jest po prostu zasypać przeciwnika milionem kart. I jak widać mam tutaj dwie prowokacje, wolnimy sobie prowokacje. Może być, okej, zobaczymy co on zrobi, to jest Murloc, mam nadzieję, że to nie jest Murloc deck. Znaczy w sumie Murloc deck kontra Murloc deck to jest dosyć ciekawe, o kurde, ten koleś nie jest zbyt dobry. No nic, czekajcie, wiecie co, uda nam się go załatwić, zabierzemy sobie kartę przynajmniej. Dobra, dobre placy. Okej, zaczynają nam się zbierać tutaj armię Murloków, to dobrze, ten nam się najbardziej przyda. Oby te tutaj rozgrywka udała się. To jest Murloc deck, o nie! To jest Murloc deck kontra Murloc deck, nie wierzę. O Boże, ale będzie zabawy. Za każdym razem, gdy zostaje przyzwany Murloc, dobra, wiecie co? Musimy gościa od razu załatwić na początek. I tutaj pokazać, że kurde, co teraz zrobić? Wszystkie pozostałe Murloki mają plus jeden do ataku, no nie dam mu buffa do ataku, o Boże! Boję się co teraz zrobić, no nic, damy sobie mniej więcej tak tutaj. Dobra. No i chyba to będzie tyle, co mogę tutaj zrobić. Ja pierdzielę, teraz troszeczkę go tutaj przygwoździłem, bo za każdym razem, gdy on przyzwie Murloka, to ja dostanę tutaj buffy, ale go załatwiłem, dobrze. Wiedział, o nie! O nie, wiesz, daj wszystkim pozostałym Murlokom plus 2 do zdrowia. Ej, no nie można tak, ej. Trzeba go załatwić. Bez jaj. Ja nie mogę też nic zrobić samemu, kurde. Kurde, no nie mogę mu dać do zdrowia więcej. O kurde, no nie, załatwi mi. Aj, kurde. Szty kurde gnoju. Ja, dwa Murloc deki, ale random. So random. Wiecie co, zrobimy chyba YOLO deck tutaj. Ja mam nadzieję, że on nie dostanie to, co ja chcę dostać. Elej, Tauren Chieftain! Dobra, chodzi mi tutaj o to, czy dostanę I am Murloc. Nie, nie dostałem. Pewnie on dostał I am Murloc. O, powiem wam, że słabo. Słabo stoimy z tym. Na razie on ma tutaj ten. No nic, mamy kartę, która zadaje obrażenia. Jest dziwnie. Tarcza za Arbus. No nie wierzę. O, nieciekawie. Mogę go zneutralizować we dwójkę. Tak, dobrze, bardzo dobrze. Teraz moja kolej. Teraz ja będę musiał tutaj powystawiać troszkę tych Murloków. Zrobimy coś na takiej zasadzie. Troszeczkę ich zbuffujemy tutaj. I wszystkie pozostałe Murloki dostają plus 1 do ataku. No dobra, trzeba będzie to też wystawić. Tylko jakoś tak umiejętnie. On tutaj jakieś buffa da. Dobrze, bo on też nie ma dużo Murloków na tej łapie. Na szczęście! Ale któryś z tych Murloków dostałem, wydaje mi się, że albo ten, albo ten. Damn! No dobra, nic się jeszcze takiego strasznego nie stało. Zaraz zobaczymy. O tak! O tak! O tak! Potęga! Musimy któregoś zabić na pewno. Musimy dwóch zabić, kurde. Dobra, bo by nam od razu zabił tego gościa z buffem, a nie możemy sobie na to pozwolić. I teraz kolejne Murloki, które on wystawi, też będą miały buffa. Of! O, nie wierzę! Dziękuję. O kurde, nie! Ja pieprzę, no bez jaj, czekajcie, 6, 12... 17 16 No tak!
Potęga matematyki! Ja nie wierzę. Serio? Serio? Naprawdę? Kto to robił? What the fuck? O, nie wierzę.